Maciek. Dwójka! Pięć! Jeremu, nie daj wołu! Kajetan, tym razem już oficjalnie można pogratulować Ci kontraktu w drużynie Górnika Polkowice. Na pewno cieszysz się z tego, że będziesz w rundzie wiosennej bronił barw Górnika Polkowice. No, na pewno bardzo fajna drużyna. Drużyna, która gra w piłkę, a ja przede wszystkim do tej gry myślę, że jestem stworzony i bardzo się cieszę, że tu trafiłem. No właśnie, przejście z Warty Poznań do Górnika Polkowice było trudno? No, sparing pierwszy, myślę, że dobrze się pokazałem. Dzięki temu też trenerzy to zauważyli i zobaczyli, że pasuję do tej drużyny. Jak przyjęli Ci koledzy w drużynie? Bardzo fajnie. Od początku dobrze się wkomponowałem i tutaj myślę, że z tym był najmniejszy problem. Dobrze zaprezentowałeś się w sparingach, a to przede wszystkim zaowocowało tym, że zostaniesz w tej rundzie wiosennej w Górniku Polkowice. Powiedz mi, twoja nominalna pozycja to pomoc? Tak, myślę, że 11 lub 10 ewentualnie, ale 11. Na jakiej pozycji grałeś w Warcie Poznań? 10 lub skrzydło. No właśnie, udało ci się zagrać również w meczu ligowym w drużynie Warty. Jaki przeskok będzie z tamtej ligi do Polkowic? Zobaczymy, no tam miałem bardzo mało występów, około 3, więc mam nadzieję, że tutaj złapię więcej minut, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby pomóc drużynie i też, żeby właśnie ja złapał trochę minut. No właśnie, grałeś już w kilku sparingach, jak ci się gra z chłopakami z Polkowic? Naprawdę bardzo dobrze, myślę, że jeszcze trochę czasu potrzebuję, żeby się dobrze wkomponować w drużynę, ale naprawdę było w porządku. No właśnie, przed Wami już niedługo teraz sparingi. W sparingach można powiedzieć, jak wytrzymujesz treningi w Polkowicach, troszkę inne niż w Warcie Poznań? No jest tutaj coś zupełnie innego, wszystko jest z piłkami, więc dla mnie bardzo pozytywnie i myślę, że odczułem to tak jak każda osoba w tej drużynie. Jakie masz oczekiwania związane z Twoją osobą w występach w Górniku Polkowice? No oczekiwania mam oczywiście jakieś tam swoje, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie drużyna tutaj poszło jakby jak najszybciej, zapewniła sobie utrzymanie, no a moje oczekiwanie, no chciałbym jak najwięcej zagrać, ale to od trenera zależy, ja muszę tylko grać i to najważniejsze. A, stopi! Mateusz, można powiedzieć, że oficjalnie zostałeś już zawodnikiem Górnika Polkowice. Spełnione oczekiwania? Tak, bardzo się cieszę, że dołączyłem do drużyny z Górnika. Jest to na pewno wielki klub, no, grający w drugiej lidze, czyli wyżej, gdzie do tej pory grałem. I mogę się sprawdzić na poziomie wyższym zdecydowanie. Kariera dość błyskotliwa. Jesteś prawdziwym snajperem. 99 bramek w drużynach seniorskich. To dużo. No, myślę, że to bardzo dobry wynik. Szkoda, że wcześniej nie udało się wybić gdzieś wyżej, że dopiero nastąpiło to teraz, gdzie już straciłem wiek młodzieżowca. No, ale będę walczył o miejsce w składzie i mam nadzieję, że uda się jeszcze zagrać wyżej niż w drugiej lidze. No właśnie, powiedz, jak przyjęliście koledzy w Polkowicach? Bardzo fajnie, atmosfera jest bardzo dobra. Zostałem bardzo dobrze przyjęty do zespołu. Naprawdę dobrze się dogadujemy w szatni. Ostatnia runda, runda jesienna, jeszcze w barwach Apisu Jędrzychowice. Myślę, że to była dobra runda. Strzeliłem 19 bramek. Jesteśmy w czołówce. O co chłopaki powalczą na wiosnę, to już nie wiem. Na razie skupiam się na grze tutaj. Ciężko będzie poprawić ten wynik strzelecki z rundy jesiennej? No, w drugiej lidze na pewno. Raczej o tym nie myślę. Myślę o tym, żeby zagrać jak najwięcej minut. No, zobaczymy. Jest duży przeskok z drużyny grającej w niższej lidze do Polkowic? Zdecydowanie różnica jest w tym, że gra jest szybsza. Dużo więcej się dzieje. Gra jest na pewno szybsza. Grałeś już w kilku meczach kontrolnych z chłopcami z Górnika Polkowica. Jak ci się układa współpraca? No bardzo dobrze. Koledzy mi pomagają na boisku. Myślę, że jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby bardziej się zaklimatyzować, wejść w drużynę. Myślę, że z czasem będzie dobrze. Jaki cel na rundę wiosenną? No przede wszystkim dostać jak najwięcej szans
i myślę, że dołożyć kilka bramek i dołożyć cegiełkę, żeby zrealizować plany na rundę wiosenną. Oli, w ostatnim czasie dostajesz szansę od trenera Dobiego. Dzisiaj wykorzystałeś swoją szansę, udało ci się nawet zdobyć bramkę w meczu? Tak, jest to moja pierwsza bramka w tej drużynie. Na pewno bardzo cieszy i utkwi w mojej pamięci. No właśnie, ciężko było dostać się do drużyny, do pierwszego zespołu Górnika Wilkowice? No tak, to jest ciężka praca i później kolejna ciężka praca, żeby załapać się do pierwszej osiemnastki, żeby iść już na tym mecie. Duży przeskok z drużyny juniorskiej do seniorów? Na pewno jest przeskok, jeśli chodzi o fizyczność i o szybkość gry. No, trzeba po prostu szybciej myśleć, żeby zagrać do przodu i nie popełnić błędu, przez który może paść bramka. Nie ma stresu na boisku, wiadomo, że grasz z zawodnikami o wiele starszymi od siebie, z drużyny przeciwnej. No tak, ale dzięki moim kolegom z drużyny szybko się zaklimatyzowałem i nie ma tego tak dużego stresu. Myślisz, do końca będziesz walczył o miejsce w pierwszym zespole? Oczywiście, jak każdy. Chciałbym się jak najlepiej pokazać, żeby zadebiutować w drugiej lidze i zdobyć wtedy też bramkę w drugiej lidze, żeby przełożyć tę bramkę ze sparingu na mecz ligowy.